roku najpierw twoim rywalem był Mike Mollo, a później Michael Grant. Przed laty obaj wielcy pięściarze, wielkie nazwiska. Dzisiaj jeden z nich ma 37 lat, drugi 45. Jaki wymiar mają dla ciebie te zwycięstwa? Zwłaszcza mam tutaj na myśli zwycięstwo z Grantem, biorąc pod uwagę, że jest to zawodnik 45-letni. Szczerze mówiąc, to tak naprawdę to w wyniku takiego, żebym się czegoś nauczył, oczywiście, że nauczyłem się, bo przygotowywałem się do walki, trenowałem w Londynie, trenowałem z Richardem Williamsem i każdy dzień na sali spędzony z nim czegoś mnie uczy i to była największa nauka, a walka, wszyscy widzieli jaka była krótka, można powiedzieć, że boksersko nic mi nie dała. Tyle, że mam na swojej rozkładówce nazwisko Michaela Granda, a boksersko 10 lat wcześniej mógłbym się czegoś od niego nauczyć. Z całym szacunkiem, ale on już był, to znaczy jest wiekowym zawodnikiem, jak ze mną boksował także. Wiosną rozmawiałem na ten temat z Tomaszem Babilońskim, który podkreślał, że z punktu widzenia promotorskiego, z punktu widzenia organizacyjnego ściągnięcie takich nazwisk jak Mike Mollo czy Michael Grant do Polski to jest duży sukces. Przytoczę jego słowa. Michael Grant to wielkie nazwisko pięściarza, który w przeszłości boksował z Andrzejem Gołotą i Tomaszem Adamkiem. To, że udało mi się go ściągnąć do Polski, to dla mnie duży sukces. A ty przywiązujesz jakąś wagę do tej historii walk Mollo czy Granta z Andrzejem Gołotą? Dla mnie ważniejsze to, że było, że boksował z Lennoxem Lewisem. Lennox Lewis był mistrzem świata. Z tego, co kojarzę, to dał chyba niezłą walkę. Nie jestem pewien. Andrzej Gołota był dla ciebie bokserskim wzorem? Inspirowały cię jego walki? Śledziłeś jego karierę? Na tamten czas, kiedy z nim boksował, to oczywiście tak, był dla mnie wzorem. Był. No bo ty oglądałeś się jako nastolatek praktycznie. Tak, był wzorem do naśladowania, kiedy boksowałem jako amator, jako junior, to była dla mnie wielka postać i też wstawałem o 3 nad ranem, żeby obejrzeć jego walki. Gdybyś miał, patrząc na swoją karierę, na swoich rywali, z którymi miałeś do czynienia, wybrać takiego jednego najbardziej charakterystycznego, najbardziej specyficznego pięściarza, z którym się mierzyłeś, to kogo byś wymienił? Olivier McCall tak naprawdę. Dlaczego? Był mistrzem świata, znokautował Lennoxa Lewisa, później w rewanżu miał jakieś tam problemy, wydaje mi się, że psychiczne, wydaje mi się, że nie prowadził za zdrowego trybu życia i to nie pozwoliło mu na równi rywalizować w drugiej walce z Lennoxem Lewisem. Dlatego. A poza tym pozostaje przy okazji taką dosyć wyrazistą postacią, również poza ringiem. Niewiele wiem na jego temat, kim był poza ringiem, tak? To wróćmy w takim razie do twoich treningów w Londynie, bo za każdym razem wyjeżdżasz do Londynu, odbywasz tam wielotygodniowe obozy treningowe. Jak wygląda tam twoje życie? No bo praktycznie twoja rodzina, twoi bliscy, twoi znajomi pozostają w Polsce. Bardzo tęsknisz za nimi na co dzień? Tak, oczywiście. Bardzo tęsknię za rodziną, przede wszystkim za żoną. Żona odwiedza mnie, przylatuje na weekendy co 2-3 tygodnie. A tak ogólnie to trenuję, jem i śpię. Nic innego nie robię. To jest moje życie. W Polsce udaje ci się pozostawać na dłużej tylko po walkach, tak? Tak, po walkach zostaję na jakiś czas, ale też odpoczywam tyle, ile potrzebuję, kiedy czuję głos wewnętrzny, że już mam zacząć się ruszać, to zaczynam biegać, zaczynam chodzić na basen, zaczynam chodzić na siłownię, robię jakąś walkę z cieniem, przygotowuję się do wyjazdu do Londynu i do tego, żeby być już gotowym na obciążenia, które da mi Richard Williams. I tych obciążeń, i tych wskazówek, i tych uwag daje ci bardzo dużo. Już wspomnieliśmy przed chwilą o tym, że on pozwolił ci się bardzo mocno rozwinąć boksersko. Natomiast chciałbym przytoczyć twoje słowa z wywiadu dla serwisu ringpolska.pl. Wydaje mi się, że bardzo się zmieniłem. Można powiedzieć, że jestem innym zawodnikiem. Richard otworzył mi trochę na nowo oczy na boks. Teraz do wszystkiego podchodzę zupełnie inaczej. To na co dokładnie otworzył ci oczy? W jaki sposób sprawił, że ty mogłeś stać się zupełnie innym zawodnikiem? Inaczej czytam rywali, inaczej patrzę na nich. Jeżeli chodzi o praktycznie najważniejszy element treningu, o walkę z cieniem. Tutaj na tym najbardziej się koncentruję i
tu chodzi o wyobraźnię, tak, żeby wyobrażać sobie tak naprawdę, żeby to była prawdziwa walka, żeby wyobrażać sobie tego rywala, w którą stronę się porusza, jak zadaje ciosy, w którym momencie zadaje ciosy, którą ręką zadaje ciosy. Czy taką bokserską wyobraźnię bardzo mocno u ciebie rozwinął. Tak. A co jeszcze musisz poprawić, żeby, tak jak rozmawialiśmy, móc dojść do takiej walki o tytuł mistrza świata? Muszę pracować nad wszystkim, tak? Nad samym boksem i nad wydolnością, i nad szybkością. No szybkość to wiadomo, że to jest cecha motoryczna wrodzona i albo jesteś szybki, albo nie. I bardzo, bardzo minimalnie można ją podwyższyć. I nad siłą, nad wytrzymałością, nad wszystkim pracujemy, ale przede wszystkim nad boksem, nad tym, żeby bardziej rozumieć boks, bardziej czytać rywali.